sakramentalność małżeństwa. Zacznę od powiedzmy problemu, który osobiście zapewne nikogo z Państwa nie interesuje, ale jest to problem wielu ludzi. Ludzi, którzy żyją w związku cywilnym, mogliby od początku wziąć ślub, ale jakoś byli na tyle letni w wierze, że to się nie stało i w jakimś momencie przeważnie jedna ze stron coraz bardziej jej zależało na wzięciu ślubu, namówiła swojego, nazwijmy to ostro, przyszłego męża czy przyszłą żonę, mimo że już ileś tam lat żyją ze sobą, prawda, do wzięcia ślubu. I przychodzą do księdza i pytają tak: no, my jesteśmy ze sobą już 13 lat. Nasz związek jest bardzo udany. Mamy wielu znajomych, którzy mieli ślub kościelny i małżeństwo się im połamało. Proszę mi wyjaśnić, co takiego daje ślub kościelny. Bo już się, znaczy chcą wziąć, zwłaszcza z tego względu, że będą mogli być dopuszczeni do sakramentów, ale co takiego daje związek, znaczy sakrament małżeństwa, ślub kościelny, że w kościele przywiązuje się do tego tak wielką wagę. I ja pamiętam, że jak pierwszy raz się spotkałem z tym problemem, to przyszedł mi do głowy pałac w Wilanowie. To Państwo młodzi to nie pamiętacie, na początku lat 60. konserwatorzy się zorientowali, że pałac w Wilanowie stoi na słowo honoru. To znaczy założono fundamenty pod dworek szlachecki, a tak się jakoś budowało, że wyrósł pałac. Nic nie zagrażało, no ale fundamenty lepiej, żeby miał dobre, i wtedy podjęto decyzję założenia fundamentów stosownych do masy tej budowli i na zewnątrz nic się nie zmieniło, ale istotnie się zmieniło, prawda? Ten pałac ma fundamenty. I to była moja odpowiedź, która tamtych ludzi wtedy najzupełniej zadowoliła. Ona oczywiście była jednostronna, jakoś tam płytka, ale też jakoś tam prawdziwa, bo ja rozumiem, że teraz być może dotykam rany niejednego z Was. Prawda, że fundament był mocny i Boże Przenajświętszy, no tak się potoczyło, jak się potoczyło. Tak czy inaczej, sakrament małżeństwa rzeczywiście daje moc do przetrwania tego wszystkiego, co nas we wspólnym życiu małżeńskim czeka. Tutaj nigdy dość podkreślania, że ta moc sakramentu małżeństwa, ta skuteczność sakramentu małżeństwa jest bardzo istotnie zakorzeniona w Eucharystii. Wszystkie sakramenty znajdują swoje uwieńczenie w Eucharystii. I dajmy na to, jeżeli wzięli ślub, ale w gruncie rzeczy no, co najmniej jedna ze stron była no, taka religijnie, powiedzmy, umiarkowana. Jeżeli nawet nie w każdą niedzielę byli w kościele, jeżeli do Komunii Świętej rzadko, a kiedy przychodzili, to byle jak, to też no, nie da się sakramentu oskarżać o to, że nie ma mocy, tylko no, to jest jak z tym ickiem, który się modlił o wygraną w totolotka, a nie dał Panu Bogu szansy. Prawda? Jeżeli chcemy, żeby sakrament małżeństwa owoce swoje osiągał, no, to trzeba dać sakramentowi, łasce Bożej, szansę. Ale najszczególniejszy sens sakramentu małżeństwa tkwi jeszcze gdzie indziej. To już wchodzimy w rejony pewnej
może nawet mistyki, ale mistyki dla najprostszego człowieka łatwo rozpoznawalnej, mianowicie małżeństwo sakramentalne i dopiero małżeństwo sakramentalne daje realny udział życia tych dwojga w miłości Chrystusa z Kościołem. Tutaj ludzie, którzy nie mają ślubu kościelnego, czasem nie mają, bo nawet niemożliwe jest, żeby mieli, bo na przykład są nieochrzczeni, mogą być ogromnie uczciwi, ich życie wspólne może mieć ogromnie dużo sensu, ale tak naprawdę udział w miłości Chrystusa i Kościoła daje dopiero sakrament małżeństwa. Ja rozumiem, że to, co teraz mówię, to może póki co brzmieć górnolotnie. Ufam, że sporo sobie dopowiemy na drugiej konferencji, ale teraz przywołam temat w Piśmie Świętym ogromnie popularny, ogromnie często podnoszony, mianowicie już w Starym Testamencie wielokrotnie mówi się o małżeństwie Boga ze swoim ludem. W Nowym Testamencie to będzie małżeństwo Chrystusa z Kościołem. Ja za chwilę będę czytał, a ufam, że ta pani, która ma Pismo Święte jeszcze jest, to ja bym prosił w jakimś momencie. O właśnie, dobrze, to dzięki. Pani z Katowic. Tak. No właśnie. Pani z Katowic. Tak, tak, z diecezji, tak, tak, tak. Proszę Państwa, jeżeli nam starczy czasu, albo jeżeli Państwo mnie podszczypiecie, to ja po konferencji, ewentualnie wieczorem, swoje 7 minut powiem na niezwykle pasjonujący temat, to znaczy stworzenia pierwszej kobiety z ciała pierwszego mężczyzny. To jest naprawdę pasjonujący temat i naprawdę feministki, które czują się obrażone tym tematem po prostu. Ale teraz tę rzecz pominę, bo chcę po prostu swój temat przeprowadzić możliwie krótko, możliwie jasno i tak dalej. Zwłaszcza u proroków o małżeństwie Boga ze swoim ludem jest bardzo często mowa. Ja sobie wypisałem z Księgi Izajasza rozdział 54, werset 5. Małżonkiem twoim, twój stworzyciel, któremu na imię Pan zastępu. Odkupicielem twoim święty Izraela, który jest Bogiem całej ziemi. Ten temat Bóg jako małżonek swojego ludu lubi się wyrażać w dwóch tradycjach dopełniających się, bo lud jest małżonką jednocześnie kochającą i wierną, ale niestety również niewierną i zdradzającą. Bardzo wiele, zwłaszcza materiału, tutaj znajdziemy na ten temat u proroka Izajasza oraz u proroka Jeremiasza. Niektóre obrazy są wręcz drastyczne, prawda, gdzie Bóg oskarża swoją małżonkę, czyli swój lud, że zdradzała go z całą bezczelnością, pokładała się gdzieś przy drogach, prawda, pod drzewami i czekała na swoich gachów, prawda, tam w ogóle nie, znaczy prorocy jakby nie przebierali w słowach. Generalnie bardzo bym radził zapamiętać i może nawet sobie pod tym kątem poczytać dwie księgi. Pieśń nad pieśniami jako taką pieśń o wspaniałej miłości Boga ze swoim ludem i księga Ozeasza
jako księga wyrażająca wytrwałą miłość Boga, mimo że nieustannie przez swoją małżonkę jest zdradzany. I tutaj ja myślę, że każdy z Państwa w zależności od swojej osobistej sytuacji tutaj naprawdę strasznie dużo miałby do przeżywania, bo tutaj przed Wami stoi pytanie zapewne o wiele trudniejsze niż przed przeciętnymi małżonkami, to znaczy pytanie, w jaki sposób ja moje sakramentalne małżeństwo, które po ludzku biorąc się rozpadło, mogę przemieniać już teraz. To nie jest tylko oczekiwanie i wiara na to, że Bóg, który jest wszechmocny, potrafi uzdrowić, ale już teraz przemienić w udział miłości Chrystusa i Kościoła. Ja teraz troszeczkę może w jakieś dygresje popłynę, ale od tej strony wielokrotnie, kiedy rozmawiam z ludźmi, czy to mężami, czy to żonami porzuconymi przez współmałżonka, to ogromnie na przykład staram się podkreślić znaczenie świadectwa dawanego zarówno dzieciom, jak i społeczeństwu. Myśmy sobie w porannej konferencji pokazali świadectwo jako ten trzeci wymiar naszej świątynności. Świątynia to jest miejsce świadectwa wobec wierzących i niewierzących. To znaczy, jeżeli nie dość, że tatuś albo nie dość, że mamusia prawda, odeszła i sobie założyła nową rodzinę, to jeszcze gdybym ja to zrobił, albo gdybym jeszcze ja to zrobiła, to już dzieciom zupełnie się w głowie pomyrda, to już dzieci będą wiedziały, że z małżeństwem to jest tak, że jak się nie uda, mówi się trudno, zaczynamy od nowa, zaczynamy z kim innym i tak dalej. I proszę Państwa, ja myślę, że to dlatego tak często różnych ludzi denerwuje wierność małżonka porzuconego, czy w każdym razie małżonka, który pragnąłby pojednania, znaczy, bo denerwuje ich świadectwo, znaczy, bo tak by się chciało, żeby ten świat był naprawdę pogański, taki jak ma być, a tutaj on głupi albo ona głupia wierzy, że da się życie według prawa Chrystusowego układać, prawda? I to naprawdę, znaczy nie dziwcie się tym różnym atakom, które czasem nawet od rodzonego brata czy rodzonej siostry mogą was spotkać, prawda? Po prostu to jest atak przeciwko świadectwu. Krótko mówiąc, tyle na temat tego wątku, że małżeństwo każde i to bardzo udane i to właśnie nieudane, czy nawet które się rozpadło, ma szansę u tych wszystkich, którzy Pana Boga szukają, być cząstką udziału miłości Chrystusa i Kościoła. To jest jeden ze sposobów, w jaki Kościół wyraża swoją miłość Chrystusowi, w tym przypadku przez was, prawda? Wy jesteście szczególnie powołani do powiedzenia na usta Pana Jezusa tak. Tak, Panie Jezu, Ty masz rację. Ty masz rację także wtedy, kiedy nam się rozdzieliło, ale naprawdę, co Bóg złączył, człowiek niech nie rozłącza. Ja jeszcze nie zacząłem tematu nowotestamentalnego, to znaczy małżeństwo to prawdziwe małżeństwo, małżeństwo w obliczu Boga jest udziałem w miłości Chrystusa i Kościoła. To naprawdę nie jest przypadek, że swoją działalność publiczną Pan Jezus
praktycznie zaczął od wesela. Przyszedł na wesele, prawda, bo chrzest w Jordanie, potem 40 dni postu na pustyni i wesele w Kanie Galilejskiej. Krótko mówiąc, jest to sygnał, że oto przyszedł już na tę ziemię oblubieniec, żeby poślubić oblubienicę, lud Boży, który będzie wiekuistą towarzyszką Bożą no, w życiu wiecznym. W tej perspektywie pokazywał misję Pana Jezusa święty Jan Chrzciciel. My na ogół nie uświadamiamy sobie, że nie jestem godzien rozwiązać drzemyka u jego sandału, że to jest symbolika małżeńska za tym zawarta. Ja tego nie będę wyjaśniał, bo biblistą nie jestem, jeszcze mi się pomiesza, a znaleźć sobie w przepisach starotestamentalnych, prawda, te zasady, kiedy się używa sandału przy różnych sytuacjach trudnych małżeńskich, to Państwo zrozumiecie. Do tego nie będę nawiązywał, bo pewnie bym no, po prostu jakoś tam zepsuł całość tej prawdy, ale przeczytam słowa Jana Chrzciciela, to jest Ewangelia Jana, rozdział 3, werset 28. Ten, kto ma oblubienicę, jest oblubieńcem. Przyjaciel oblubieńca stoi i słucha go, doznaje najwyższej radości na głos oblubieńca. Święty Jan Chrzciciel się jakby widzi jako drużba na weselu Syna Bożego ze swoim ludem. Tutaj paru jest księży, to księża też młodzi to mogą nie wiedzieć. Mianowicie ksiądz prymas Wyszyński ogromnie lubił księżom mówić, że ksiądz, jego zadanie w kościele to być taką drużbą Pana Jezusa. Prawda? Cieszyć się, że oblubieniec jest przyjmowany, kochany, prawda? No, troszczyć się o to, żeby z tym weselem było jak najpiękniej. Ja przypomnę, jak Pan Jezus odpowiedział, kiedy przyszli do Niego, pewnie jacyś faryzeusze, już nie pamiętam, z pretensją, no jak to jest, faryzeusze i uczniowie Jana Chrzciciela poszczą, a twoi uczniowie nie poszczą. A Pan Jezus na to, ja swoimi słowami, ale naprawdę nie przekręcam, Pan Jezus na to, a słyszeliście kiedyś, żeby na weselu ktoś pościł? Na weselu się nie pości. Jeszcze oblubieniec jest z nimi. Odejdzie oblubieniec, będą pościć. Prawda? Krótko mówiąc, przyjście Syna Bożego to jakby ślub. Ślub Boga z Kościołem. I w związku z tym nie trzeba się dziwić, że apostołowie pokazywali naszą relację wobec Boga jako relację małżeńską. Drugi list do Koryntian 11:2. Paweł pisze tak: poślubiłem was jednemu mężowi, by was przedstawić Chrystusowi jako czystą dziewicę. Ja panów tu obecnych, żonatych, chciałbym uspokoić, że to tak kobieco Kościół jest przedstawiany, ale bo Kościół jest kobietą. Panie mają bardzo podobny problem, mianowicie paniom Pismo Święte nieustannie mówi, że są usynowione. Nie ucurczone, tylko usynowione. Tak, znaczy krótko mówiąc, nasze sprawy z Panem Bogiem są naprawdę ponad płcią. To znaczy, przebóstwienie, usynowienie to jest nasze włączenie, niezależnie od tego mężczyzna czy kobieta, w jedyne synostwo Syna Bożego, Boga prawdziwego.
prawda? A z kolei nasze włączenie w Kościół to jest włączenie w oblubienicę i w związku z tym niech się panowie nie denerwują, że tu jest no, mowa o tym, że są poślubieni jednemu mężowi, prawda, Chrystusowi, jeszcze w dodatku mają być czystą dziewicą dla Chrystusa, nie, niezwykłe, prawda, no, powtarzam, drugi list do Koryntian 11:2. A teraz przeczytam tekst, wszyscy mamy go bardzo w uszach, bo on jest czytany na co drugim ślubie, mianowicie to chodzi o piąty rozdział listu do Efezjan. Paweł pisze tak. Mężowie, oj tak, miłujcie żony. I wydawałoby się, że pójdzie w tym kierunku, a on się od razu ześlizguje na miłość Chrystusa do Kościoła. Prawda? Mężowie, miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy obmyciem wodą, któremu towarzyszy słowo, aby samemu sobie przedstawić Kościół jako chwalebny, nie mający skazy, czy zmarszczki, czy czegoś podobnego, lecz aby był święty i nieskalany. To jest ta perspektywa, my grzeszni, za łaską Bożą jesteśmy przemieniani właśnie w świętą i nieskalaną oblubienicę Chrystusa. Nawiasem mówiąc, to nie musi być wasze własne doświadczenie. Ja powiem o moim doświadczeniu. Błogosławiłem setki małżeństw, chociaż nigdy proboszczem ani wikarym nie byłem. I proszę Państwa, nie zdarzyło mi się ani razu, żeby panna młoda nie była śliczna. Uroda różna. Różne są urody, ale i to nie dlatego, że tak ją wypacykowali. No jest coś takiego tajemniczego, natomiast ta śliczność panny młodej to jest cień tego piękna, jakim Chrystus chce obdarzyć swoją oblubienicę i małżonkę Kościół. Krótko jest panna młoda, nawet jeżeli jest dziewczyna taka, no powiedzmy powierzchowna, taka no duchowo byle jaka, panna młoda jest żywym proroctwem. Właśnie i to Państwo słyszycie, że Chrystus właśnie tak się chce zajmować swoim Kościołem, żeby nie miał ani skazy, ani zmarszczki, czy czegoś podobnego, lecz aby był święty i nieskalany. Co więcej, tutaj jest szalenie ciekawe nawiązanie do sakramentu chrztu, mianowicie w krajach morza, znaczy położonych w basenie Morza Śródziemnego, w czasach chrystusowych, to nie tylko w starożytnym Izraelu, w różnych krajach, częsty był zwyczaj w czasie uroczystości ślubnych, był obrzęd kąpieli ślubnej panny młodej. Znaczy oczywiście, że to była czynność symboliczna, ale kąpiel ślubna na znak, że ona w ręce męża, oczywiście my jak to czytamy, to razu słyszymy Chrystusa, prawda, oddawana jest jako czysta i piękna. I tutaj jest słowo, którego no, po polsku się nie da oddać. Zresztą bibliści też się kłócą co do jego znaczenia. Takie słowo to lutron, tam gdzie jest mowa o oczyszczeniu obmyciem wodą. To tam Paweł używa tego terminu to lutron. Znaczy chrzest jako kąpiel ślubna panny młodej. Co to znaczy? To znaczy, że, bo tak każdy z nas jest ochrzczony, zapewne nie ma wśród nas dwojga ludzi, którzy byliby ochrzczeni w tym samym dniu,
ale my wszyscy, ale nie tylko, także z naszymi rodzicami również, jeżeli nie żyją, i dziadkami, i pradziadkami, i poprzednimi pokoleniami, i Mieszkiem I, który był pierwszym władcą Polski, który przyjmował chrzest, i w ogóle dalej, aż do czasów apostolskich, my wszyscy jesteśmy ochrzczeni jednym chrztem. To jest kąpiel ślubna Kościoła, chrzest. Prawda? Jest także ten wymiar, kiedy wyznaje jeden chrzest, to także to znaczy. I proszę przypomnieć sobie, jak bardzo ta problematyka ślubna jest wydobyta w Apokalipsie. Gody baranka, to jest 19 rozdział Apokalipsy. A może szybciutko znajdę, rozdział 19, wersety 7 do 9. Tylko jak tu szukać, jeżeli tu są jeszcze jakieś apendiksy, to... Ojejku, już jestem. O. Weselmy się i radujmy i oddajmy mu chwałę, bo nadeszły gody baranka, a jego małżonka się przystroiła i dano jej przyoblec bisior lśniący i czysty. Państwo widzicie, to jest dopiero ta panna młoda prawdziwa, nie ten cień śliczny, bo śliczny, ale to dopiero zapowiedź, prawda? Bisior bowiem oznacza czyny sprawiedliwe świętych. I mówi mi anioł, napisz, błogosławieni, którzy są wezwani na ucztę godów baranka. I proszę Państwa, ja widzę, że jesteście głęboko wierzący, bo mnie słuchacie. Gdybym ja mówił do katolików, ale takich umiarkowanie wierzących, to po prostu już by posnęli, albo nawet by dogadywali sobie, co tam ten ksiądz wygaduje, prawda? To jest niezwykle ważny wymiar sakramentalności małżeństwa. To dopiero dzięki sakramentowi małżeństwa jesteśmy uzdolnieni, nasze życie małżeństwie, czy naszą wierność małżeńską, choćby po odejściu współmałżonka, oddawać Chrystusowi jako wyraz naszej miłości do Niego, naszej małżeńskiej, Kościoła, znaczy małżonki Kościoła do Chrystusa. Następny rzut naszego spojrzenia na sakramentalność małżeństwa, co nam daje sakrament małżeństwa. Tu wróćmy do Kany Galilejskiej. Proszę Państwa, sakrament małżeństwa to daje nam mniej więcej to, co sprawił Pan Jezus na weselu w Kanie Galilejskiej. Mianowicie Pan Jezus przemienił wodę w wino. Krótko mówiąc, żeby nasze małżeństwo miało sens na życie wieczne. Ja myślę, że wam tego nie trzeba przypominać, bo wy to wiecie, no, z racji swoich już stosunkowo długich zaangażowań, że właśnie wasza wierność małżeńska, no właśnie to jest w ogóle w gruncie rzeczy, no, przeogromny i główny sens waszego obecnego bycia małżonkami, że ona będzie owocowała na życie wieczne, ona ma sens na życie wieczne. Otóż Chrystus Pan z małżeństwem czyni podobnie, jak uczynił w Kanie Galilejskiej z wodą. To znaczy, czymś ogromnie ważnym jest, i to jest obowiązek małżonków, stągwie napełniać wodą. Tych stągwi tam było nawet 6. Przyściusieńkie, do pełna, wodą czystą, nie byle jaką, prawda? I Chrystus Pan tę wodę przemienia w wino. Ojcowie Kościoła tutaj mówili wino upajające Duchem Świętym.
I ufajmy, że smak tego wina już teraz czujecie, mimo że do pojednania jeszcze nie doszło, kto wie, może nawet daleko, w niektórych przypadkach może w ogóle do niego nie dojdzie, ale to wino, smak tego wina czujecie i co jest niezwykle ważne, że im dalej, to tym wino to jest smaczniejsze. Prawda? To starosta weselny to zauważył, że jak ty się zachowujesz, na weselu się najpierw podaje dobre wino, a ty, prawda, najlepsze zostawiłeś na koniec. Tak, bo to... I proszę Państwa, ja w tym miejscu bym właśnie te 7 minut na temat żebra Adama powiedział, ale ponieważ się boję, żeby mi konferencja, no nie zabrakło czasu na konferencję, to zupełnie zmienię tonację tej konferencji i spróbuję Państwu pokazać stanowisko Kościoła wobec zasady jedności małżeństwa i wierności małżeńskiej. Nie jest wykluczone, że ktoś z Was kiedyś miał problem z tym zapisem, dwukrotnym zapisem w Ewangelii świętego Mateusza. Pan Jezus zakazuje mężowi opuszczać żonę, a żonie opuszczać męża, za wyjątkiem nierządu. I niektórzy próbują tutaj znaleźć taką szczelinę na aprobatę dla rozwodu. Proszę Państwa, ja mam przed sobą tekst starochrześcijański, długi, który nie pozostawia wątpliwości, że Pan Jezus nie mówił tutaj o cudzołóstwie. Że ten nierząd, po grecku porneia, to najprawdopodobniej znaczy związek nie będący małżeństwem. Dajmy na to ktoś... Tak jak ta Samarytanka miała 5 mężów, a ten, z którym teraz jesteś, też nie jest twoim mężem. Prawda? Ale już czytam ten tekst, tylko może powiem krótko. To jest tekst napisany w roku 150, prawda? To się nazywa Pasterz, jego autorem jest Hermas, rodzony brat świętego papieża Piusa I, który no, przeżywał wielki dramat, bo jego rodzone dzieci w czasie prześladowań się załamały, a potem chciały wrócić do kościoła. No i on, proszę zobaczyć, prawda, bratankowie czy bratanice papieża też odchodziły od kościoła, prawda, i to papieża męczennika, to nie jakiegoś takiego, prawda, ale tekst jest takim dialogiem autora z aniołem, który stawia mu pytania, któremu odpowiada na jego pytania. I teraz rzecz dotyczy problemu, o którym wspomniałem przed chwilą. Panie, powiedziałem aniołowi, jeśli kto ma żonę, która wierzy w Pana, i przekonał się, że ona popełnia cudzołóstwo. Czy grzeszy mąż, jeśli dalej z nią żyje razem? Tak długo, póki nie wie, odpowiedział, nie grzeszy. Jeśli się jednak mąż dowie o jej grzechu, a niewiasta nie pokutuje, ale trwa w poróbstwie, i mąż dalej z nią żyje razem, staje się współwinny jej grzechu i bierze udział w jej cudzołóstwie. To jest zasada, która może bardzo też Was dotyczyć. To znaczy w Kościele w świętości małżeństwa się pilnuje także w tym sensie, że do sytuacji ściśle małżeńskich się nie dopuszcza, jeżeli ta druga strona wchodzi w analogiczne sytuacje z kimś trzecim. Jakżeż, o Panie, jakżeż wobec tego ma postąpić mąż,
Jeśli żona trwa w swej namiętności, niechże ją oddali, odrzekł, a mąż niech żyje samotnie. Jeśli zaś oddali swą żonę i pojmie inną, wtedy i on dopuszcza się cudzołóstwa. A jeśli, o Panie, pytałem, kobieta po swym oddaleniu pokutuje i chce powrócić do swego męża, czy on jej nie powinien przyjąć z powrotem? Z pewnością, odrzekł, jeśli mąż jej nie przyjmie, grzeszy i wielką na siebie ściąga winę. Powinno się przecie przyjąć tego, który zgrzeszył, a czyni pokutę. A zatem dla tej pokuty mężowi żenić się nie wolno. Oto jak mąż i żona powinni się zachowywać. Proszę Państwa, już starożytny Kościół miał wielki problem z tym, że ówczesne prawa państwowe, prawo rzymskie, dopuszczało rozwody. I wielu ludzi, zwłaszcza, że no od czasów jeszcze przedchrześcijańskich społeczeństwa były przyzwyczajone do rozwodów, wielu ludzi sądziło, że jeżeli prawo dopuszcza rozwody, no to wobec tego wolno wchodzić w następne małżeństwa. I ja Państwu przeczytam trzech bardzo wielkich ojców Kościoła, którzy ten temat podejmowali, oczywiście nie tylko oni, ale tak się złożyło, że ja na kartce mam właśnie ich trzech. Najpierw święty Ambroży, to w swoim wykładzie Ewangelii Łukasza. Przypomnę, święty Ambroży pochodzący z najwyższej arystokratycznej półki. Jeszcze nie był chrześcijaninem, przygotowywał się do chrztu, kiedy, znaczy był wtedy prefektem Mediolanu, to kimś w randze wicekróla, no niezwykle wysokim urzędnikiem państwowym, ale ponieważ jeszcze nie ochrzczony, ale bardzo głęboko wierzył w Pana Jezusa, to przyjechał na wybory biskupie, nie żeby się wtrącać, tylko żeby swoim autorytetem jakby uśmierzyć ewentualne skłonności do kłótni w czasie wyborów biskupich. Nie zapomnę pierwszej homilii, jaką wygłosił, bardzo lubię ją przypominać młodym rodzicom. Mianowicie, no sami widzicie, w jaki sposób zostałem waszym biskupem. No, studiów teologicznych nie odbyłem. W gruncie rzeczy sam muszę się ciągle uczyć, ale wiecie co, to bardzo dobrze, bo was ucząc, sam będę się uczył. To jest wielka mądrość, że tak naprawdę wiarę poznajemy dopiero wtedy, kiedy się nią dzielimy. I wielkie zaniedbanie naszych katolickich rodziców, że nie wykorzystujemy tych wezwań do pogłębienia wiary, jakie przychodzą do nas od naszych dzieci. Prawda? Dzieci zadają pytania, a rodzice, to jeszcze jesteś za małe, jeszcze nie zrozumiesz, albo zapytaj katechetki, prawda? Tak. Ja się rozgadałem, bo po prostu Państwo widzicie, że Ambrożego kocham, ale już czytam jakie on rady daje chrześcijanom w państwie, gdzie rozwody są przez prawo cywilne dopuszczone. Opuszczasz więc żonę tak, jakbyś miał do tego prawo i nie popełniał winy. Sądzisz, że ci to wolno, bo prawo świeckie tego nie zabrania. Ale prawo Boże tego zakazuje. Posłuchaj prawa Pana, które odnosi się również do tych, którzy prawa wydają. Prawda? Prawodawcy też prawu Bożemu podlegają. Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela. Jednak niszczysz nie tylko boskie przykazanie, ale również samo dzieło Boga. Czyli małżeństwo, niszczysz małżeństwo. Czy pozwolisz, pytam cię, aby za twego życia twoje dzieci podlegały ojczymowi, albo żeby za życia matki
Zajmowała się nimi macocha, a teraz jak święty Hieronim właśnie, jakie dawał rady w tej samej sytuacji, no, że prawo cywilne zezwala przecież na rozwody. On w liście 77 to pisze. Inne są prawa Cezarów, inne Chrystusa. Co innego nakazuje papin Janus, co innego apostoł Paweł. Tamci dozwalają mężczyznom na bezwstyd, ponieważ potępiają jedynie gwałt i cudzołóstwo, na każdym kroku pozwalają na rozpustę w domach publicznych i w stosunku do młodych służebnych, jak gdyby winę stanowiła godność, a nie chęć. U nas to, czego nie wolno kobietom, tego nie wolno także i mężczyznom. Służba jest taka sama i odbywa się na tych samych warunkach. Znaczy Kościół wielką pracę wykonał na rzecz, no, przypominania, że przykazania Boże obowiązują mężczyzn tak samo jak kobiety. To jasne. A jeszcze święty Jan Złotousty, to patriarcha Konstantynopola, zresztą praktycznie męczennik, bo krytykował obyczaje dworu cesarskiego i żołdacy otrzymali rozkaz, żeby wypędzając go na wygnanie, no, odpowiednio go traktować i w trakcie drogi na wygnanie, no, praktycznie został zamordowany. No, wiadomo, że jak się nad starszym człowiekiem znęcają, to nade mną się dzisiaj znęcaliście, tak siedziałem i siedziałem, czad w głowie, prawda, tak, a że Państwo wytrzymujecie, to po prostu widzę, że naprawdę jesteście młodzi. To niezwykłe, bo na pewno, no tak, ale już był święty Jan Złotousty męczennik, prawda, no, czy powiedzmy prawie, że męczennik. Mówił tak, to w swoim dziełku pod tytułem Perigamu, to o małżeństwie. Nie zarzucajcie mi, że przecież prawa cywilne pozwalają wam dokonać rozwodu i opuścić żonę. Nie według praw cywilnych Bóg będzie was sądził w wielkim dniu sądu, ale według praw, które on sam ustanowił. Proszę Państwa, i przypomnijmy sobie dzieje w naszej Europie nowożytnej, tworzenia się mentalności prorozwodowej, bo w jakimś sensie wszyscy jesteśmy ofiarami tej mentalności. To gdyby nie mentalność ta prorozwodowa, to prawdopodobnie wszystkie wasze małżeństwa kwitłyby przez kryzysy, w końcu przeszłyby spokojnie, prawda? Bo to jest trochę tak, jak powiedzmy dwóch studentów idzie na studia, i normalnie dla studenta to powinno być czymś oczywistym, że po tej idei na studia, żeby je skończyć. To prawda, że czasem studentowi zdarzy się nie skończyć, ale on idzie po to, żeby skończyć. A jeżeli student idzie na studia, skończę to dobrze, nie skończę drugie dobrze, no to rzecz jasna, że jest ogromne niebezpieczeństwo, że te studia, że tych studiów nie skończy. I bardzo często, no, wielu ludzi dzisiaj wskutek tej mentalności prorozwodowej wchodzi w małżeństwo właśnie z takim przeświadczeniem, uda się, fajno, prawda, ufajmy, że się uda, a się nie uda, drugie dobrze. Po prostu kobiet na świecie jest dosyć, żeby sobie znaleźć inną, czy mężczyzn, prawda, tak, to tak, tak. Proszę Państwa, w gruncie rzeczy, no, przykro o tym powiedzieć, ale nasi bracia protestanci jakby zapoczątkowali mentalność prorozwodową właśnie swoimi wystąpieniami przeciwko sakramentowi małżeństwa. Luther zdecydowanie głosił tezę, że Kościół i duchowni nie mają nic do ślubów i małżeństw, jest to sprawa państwa. I pierwsze śluby cywilne, możliwość w ogóle zawarcia ślubów cywilnych,
została uchwalona w Holandii 1 kwietnia 1580 roku w ustawie antykatolickiej, ponieważ w Holandii wówczas w większości protestanckiej już, ale żyli jeszcze katolicy, a ustawa nie dopuszczała w ogóle mieszkania choćby jednego duchownego katolickiego na terenie państwa, no to żeby nie gwałcić sumień przymusem brania ślubów po protestancku, uchwalono ustawę o ślubach cywilnych. Ale to jeszcze chodzi o śluby, to jeszcze nie o rozwody. Natomiast pierwszą ustawą rozwodową jest ustawa rewolucji francuskiej z 20 września 1792 roku, ustawa o stanie cywilnym obywateli. Ona wtedy trwała, obowiązywała stosunkowo krótko, to znaczy 24 lata. 8 maja 1816 roku w tej restauracji monarchii we Francji została ta ustawa cofnięta. My dzisiaj nie wiemy i o tym się w szkołach nie uczy, bo nam księstwo warszawskie się bardzo pozytywnie kojarzy i słusznie, bo to była pierwsza nadzieja na odzyskanie niepodległości. Ale warto wiedzieć, że w księstwie warszawskim księża byli ścigani prawnie i karani za odmowę udzielenia ślubu kościelnego osobie po rozwodzie cywilnym. To była ta francuska metoda postępowania i tylko Kościół, no przez to, że wystawił wielu księży na ten rodzaj nieprzyjemności, bo to często było związane z więzieniem, prawda, jakimiś wysokimi grzywnami, to w końcu Kościołowi udało się wywalczyć, że przynajmniej do tego nie zmuszajcie, że Kościół niby rozdzielony od państwa, ale jak ksiądz nie da ślubu rozwodnikowi, to łamie prawo. Prawo rozwodowe we Francji już na dobre zostało uchwalone po raz drugi 27 lipca 1884. Czyli stosunkowo krótko prawa rozwodowe funkcjonują. W innych państwach oczywiście odpowiednio później. Natomiast warto jakby wsłuchać się w argumentację. Mianowicie jeden z parlamentarzystów następująco argumentował wprowadzenie rozwodów, że dzięki temu ocalimy mnóstwo małżeństw. Tak, to tak jak dzięki ustawie aborcyjnej mniej dzieci będzie zabijanych, to znamy te argumenty. Pozwolić na aborcję, to wtedy mniej dzieci będzie zabijanych. Prawda? Tutaj ja cytuję tego właśnie młodzieńca, który tak właśnie argumentował. W pierwszych latach po uchwaleniu ustawy rozwodowej rozejdą się związki, które dotychczas były nieszczęśliwe. Ale odtąd liczba rozwodów zacznie się zmniejszać z roku na rok i dojdzie do bardzo umiarkowanej cyfry. Także w przyszłości Francja będzie miała coraz mniej rozwodów, jeszcze mniej niż dotąd ma separacji, bo instytucja separacji, kościelna instytucja separacji była jeszcze wtedy we Francji bardzo, bardzo znana. I proszę Państwa, tutaj musimy naprawdę, to Kościół naprawdę ma prawo do tego, żeby być dumnym i nam do tej dumy wolno się przyłączać. Kościół odbył bardzo ciężką pracę sprzeciwiania się temu tworzeniu mentalności prorozwodowej. Ja tutaj mam wypisy dokumentów papieskich. Ja przepraszam, że ta konferencja rekolekcyjna się trochę w lekcję historii przemieniła, ale to myślę, że to dobrze robię, że nawet kosztem żebra Adama, także papież Pius VI
już 28 maja 1793 roku już reagował przeciwko wprowadzeniu ustawy rozwodowej. A nawiasem mówiąc, papież Pius VI, to państwo możecie nie wiedzieć, że kiedy w roku 1799 rewolucyjna Francja zdobyła Rzym, to generał Berthier uchwalił dekret rozwiązania stolicy apostolskiej, tak, wolą rewolucyjnej Francji. Było papiestwo przez 18 wieków, od dzisiaj już nie ma stolicy apostolskiej. Pius VI został aresztowany, umarł kilka lat później w więzieniu w Walencji, a kiedy umarł, to jego zgon wpisano do, rewolucyjna Francja wprowadzała wtedy urzędy stanu cywilnego do księgi zgonów pod nazwiskiem rodowym, a w rubryce zawód napisano były papież. Tak, a w Rzymie urządzono demonstrację antypapieską, która skandowała Pius VI i ostatni, Pius VI i ostatni. I oczywiście następny papież Pius VII przyjął to imię i potem tak się ciurkiem Piusowie na stolicy apostolskiej potoczyli, że ostatnio w 1939 roku już był 12. Prawda? Ale to jakby żeby odreagować, prawda? Ja znowu przepraszam, że tak wchodzę w takie dygresje. Znaczy mam tutaj szereg dokumentów wypisanych, jakby ktoś chciał, to mogę do kseru odbitki pożyczyć, ale przeczytam może fragmenty encykliki papieża Leona XIII z roku 1880, w których papież sprzeciwia się promowaniu ustaw rozwodowych. Państwo dopuszcza się potwornych nadużyć, jeżeli wydaje na temat małżeństwa ustawy niezgodne z prawem Bożym. Wszystkie nieledwie ludy utraciły świadomość o właściwym pochodzeniu małżeństwa. Z tego powodu w wielu miejscach o związkach małżeńskich wydawano ustawy, które miały na celu względy państwowe, nie zaś obronę naturalnych właściwości małżeństwa. Prawodawcy stanowili dowolnie uroczystości ślubne, a w zależności od nich kobiety otrzymywały niektóre albo zaszczytne miano żon, albo poniżającą nazwę nałożnic. Do tego doszło. Właśnie to warto na przykład wiedzieć, że już w kościele starożytnym kościół, konkretnie papież Kalikst, święty Kalikst, męczennik, wydał dekret uznawania za prawdziwe małżeństw, które w obliczu prawa rzymskiego nie mogły być zawarte, to znaczy osoby wolnej z niewolnikiem. W obliczu Bożym niewolnik jest takim samym człowiekiem jak wolny i nie ma istotnych przeszkód do tego, żeby wolny z niewolnikiem stanowili małżeństwo. Do tego doszło, że władze państwowe zaczęły określać, komu wolno, a komu nie wolno wstępować w związki małżeńskie. Wiele wydano praw niezgodnych z zasadami słuszności. Wiele krzywd wyrządzono. Wszakże naturaliści, znaczy w sensie ci, co odrzucają wiarę nadprzyrodzoną, i wszyscy, którzy czczą państwo tak, jakby było ono Bogiem, a swymi doktrynami pragną przepoić wszystkie kraje, niezaprzeczalnie błądzą. Małżeństwo bowiem nosi na sobie cechę świętości. Zawiera pewien pierwiastek religii, niepochodny, ale wrodzony, nie nadany przez ludzi, lecz od natury wszczepiony, gdy jest ono przez Boga utworzone i od początku służyło jako pewien obraz wcielenia Syna Bożego. Rzecz jasna, że sam fakt, że małżeństwo
znaczy, że Kościół tak się sprzeciwia rozwodom, no w oczach bardzo wielu ludzi czyni Kościół taką no, ostoją obskurantyzmu, zacofania i tak dalej. Tak jak dzisiaj bardzo wielu ludzi, wiedząc, że Kościół sprzeciwia się zapłodnieniu in vitro, no uważa, że no wcześniej czy później ustąpi, a to jest tylko dowód zacofania. Ja spróbuję przypomnieć, że zaczęło się to w roku 1907 wprowadzeniem w amerykańskim stanie Indiana przymusowej sterylizacji osób uznanych za niewłaściwych do tego, żeby miały dzieci. Później w Europie ustawy o przymusowej sterylizacji potoczyły się ciurkiem w latach międzywojennych, a papież Pius XI w encyklice, czyli dokumencie bardzo wysokiej rangi, zdecydowanie protestuje, że to jest przeciwko ludzkiej godności. Oczywiście no, katolicy wiadomo, że to są obskuranci i zacofani, no to nie ma o czym mówić, prawda? I kiedy podsumowywano owoce tych nieszczęsnych praw o przymusowej sterylizacji, no to nawet nikt sobie nie przypomni, że jednak Kościół się sprzeciwiał. I rzecz jasna, ja myślę, bo ja to nie, ale wy to na pewno dożyjecie czasów, kiedy będzie podsumowane owoce, prawda, zapłodnienia in vitro, to wtedy też nie będzie. Teraz to wszyscy wiedzą, że Kościół jest zacofany i okropny, a wtedy jak to wyjdzie, to... Proszę Państwa, jeszcze przeczytam z tej właśnie samej encykliki, w której Pius XI, to jest papież, który był konsekrowany na biskupa w katedrze warszawskiej, 120 metrów od mojego klasztoru, sobie nie myślę, że ja z byle kąt. Także, więc i w tej samej encyklice na temat mentalności prorozwodowej papież pisze tak. Już nie tylko pokątnie w skrytości, ale publicznie, z bezwstydną szczerością depcze się i ośmiesza świętość małżeństwa. Żywym słowem, drukiem w teatrach, romansach, erotycznych powieściach i satyrach, kinach, wykładach radiowych, wszelkimi w ogóle nowoczesnymi wynalazkami. Rozwody, cudzołóstwa, przeróżne występki wychwala się lub przedstawia tak nęcąco, jakby w nich nic grzesznego ani hańbiącego nie było. Ukazują się wydawnictwa zachwalane jako naukowe, w rzeczy samej jednakże przybrane tylko w pozory naukowości, aby tym łatwiej zdobyć zaufanie czytelników. Głoszone w nich zasady podaje się za wyniki współczesnej nauki. I to nauki starającej się o ustalenie samej tylko prawdy, a odrzucającej przestarzałe przesądy przodków. Wśród tych staroświeckich zapatrywań odrzuca ona i usuwa tradycyjne zasady chrześcijańskie o małżeństwie. Główny ich błąd polega na tym, że uważają małżeństwo za wymysł ludzki, nie za instytucję ustanowioną przez Twórcę natury, powołaną do bytu, a przez Chrystusa Pana podniesioną do sakramentu. No, czas jest taki, że kończyć należy. Jeszcze dwie malutkie uważki i już naprawdę skończę. Mianowicie błogosławiony Jan Paweł II w czasie pielgrzymki w Irlandii w miejscowości Limerick, to jest taka historycznie bardzo ważna miejscowość dla Irlandczyków, mówił tak. Już sama możliwość uzyskania rozwodu w sferze prawa cywilnego czyni trwałe i stabilne małżeństwo trudniejszym dla każdego. I to państwa o tym nie trzeba przekonywać. I uwaga druga. Jeżeli ta osoba do was jeszcze nie dotarła, to chociaż to Austriak, bardzo bym proponował jakoś zainteresować się jego życiem. Błogosławiony Otto Neururer, ksiądz austriacki, który odradzał młodej kobiecie poślubienia człowieka rozwiedzionego. Tak się złożyło, że on był lokalnym przywódcą NSDAP.
Został osadzony za to w Dachau i Buchenwaldzie, a w aktach umieszczono notatkę, że w obozie trzeba mu uświadomić, kto teraz w Austrii jest Bogiem. Pastwiono się nad nim szczególnie, został zamordowany 30 maja 1940 roku. Błogosławiony Otto Neururer. Austriak, nie Austriak, święty człowiek, bardzo bym wam podpowiadał, jakby znajomość tej osoby. To idziemy do kościoła. Szczęść Boże.